Co może być lepszego niż pyszny posiłek w towarzystwie przyjaciół? Naszym zdaniem nic. I nowy challenge udowodni to po raz kolejny. Będzie czekoladowo, słodko i bardzo wesoło. Na pewno wam się spodoba. May, pospieszmy się i zdejmijmy te pokrywki. To arbuz. Gratuluję, ja nie mam szczęścia. Nie mogę uwierzyć własnym oczom, to są żywe robaki. To obrzydliwe, nie będę tego jadł. Przykro mi, ale nie masz wyboru. Myślę, że mam. Patrz, robaki się rozproszyły. Nie ma ich. Co ty kombinujesz? Nie szkodzi, mam pomysł. Proszę. Za pomocą tej łyżki możesz zebrać wszystkie robaczki. Bardzo dziękuję. To był wspaniały pomysł. Nigdy ci tego nie zapomnę. Pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że czekolada sprawi, że robaki będą smaczne. Chociaż bardzo w to wątpię. Jak na razie czuję czekoladę. I czuję też robaki. Dobra, starczy. Muszę to teraz zapić. Chyba czuję się już troszeczkę lepiej. Nie mogę sobie wyobrazić, jak sobie z tym poradziłeś. Dobrze, że nie mam przed sobą tak trudnego zadania. Jestem gotowa zjeść wszystkie kawałki arbuza. Nawet nie wiem, od którego zacząć. Oczy mi się rozbiegają. Jakie soczyste. Czekolada idealnie uzupełnia smak arbuza. Oj, teraz jestem nie do zatrzymania. To wspaniałe. Chcę więcej i więcej. Arbuz nie mieści mi się już w buzi, ale nie przestanę. Może poczęstujesz kolegę? Dobra, trzymaj kawałek. Żartowałam. Z jaką łatwością to kupiłeś? Nie zamierzam się z tobą dzielić, nie licz na to. Jestem pewna, że sama poradzę sobie z moim arbuzem. Dobra, kontynuuję, bo już niewiele zostało. Co za pyszności, jestem szczęściarą. No i dobra, kiedyś też mi się poszczęści. Teraz chcę się na tobie odegrać. Zobaczymy, jak ci się spodobają te robaki w czekoladzie. Bo nie sądzę, żeby ci posmakowały. Na razie zostawię to tutaj i poczekam. Świetnie, czekolada zastygła. Teraz te robaczki wyglądają jak cukierki. Są takie apetyczne, aż chcę się ich spróbować. Nie mogłem się oprzeć, coś w tym jest. Fajnie, są pyszne. Zapomnijmy o zemście, jestem gotowy zjeść wszystko sam. Cukierki, ja też bym ich chciała spróbować. Nie tym razem, May. Nowe dania, świetnie. Myślę, że tym razem powinienem najpierw sprawdzić swój talerz. Co to jest? Papryczka chili w lizaku? Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Widzę, że ktoś tu znowu nie ma szczęścia. Przestań się śmiać, May. Lepiej sprawdź swój talerz. Coś niezwykłego. Ogromna strzykawka. Jestem bardzo zaskoczona. Nie wiem, co z tym zrobić. Może w środku jest coś smacznego. Ojej, jakie to kwaśne! Aż mi buzię wykrzywiło. Ale myślę, że jeśli zmieszam to z czekoladą, to będzie coś całkiem fajnego. Muszę spróbować. Na pewno nic nie stracę. Wygląda interesująco. Andy, życz mi powodzenia. Potrząsnę tym porządnie i od razu wkładam do buzi. Wow, czekolada pomieszała się z syropem. Super! Jestem pewna, że smak mi nie zawiedzie. Miałam rację. Teraz nie jest już takie kwaśne jak wcześniej. No co tak siedzisz, Andy? Jedz swojego lizaka. Szczerze mówiąc, trochę się boję. Ale jest całkiem dobry. Może niepotrzebnie się bałem. Dodam jeszcze czekolady. Wtedy na pewno będzie to słodka bomba. A, wygląda niesamowicie. Nie mogę się doczekać, żeby go polizać. O mój Boże, jest jeszcze smaczniejszy niż myślałem. No i po wszystkim. Nic nie zostało z lizaka. Jakieś dziwne uczucie. Chyba robi mi się gorąco. O nie, zapomniałem o ostrej papryce w środku. Nie da się tego naprawić. Zaraz wybuchnie pożar. Trzeba coś pilnie robić. Trzymaj się, Andy, pomogę ci. Otwórz usta, zgaszę ogień. Wydaje mi się, że jest lepiej. Zdążyłam na czas. Dzięki. Nie mogę się doczekać, żeby kontynuować nasz pyszny obiad. Tym razem ja zacznę. Wow, świeże rolki. Tylko nie to, żywy karaluch. Dlaczego mam takie szczęście do owadów? Oj, Andy, to zdecydowanie nie jest twój dzień. Dobrze, że ja mam zawsze szczęście. Rolki czekają. Mogę zacząć.
są takie piękne, że na sam widok aż mi ślinka cieknie. Mam nadzieję, że czekolada nie zepsuje ich smaku. Wyglądają świetnie. No, jak na razie nie jest źle. Coś w tym jest. Super, bardzo mi się podoba. Coś wymyśliłam. Po co jeść małe porcje, skoro można zjeść wszystko naraz? Andy, patrz i ucz się. Pokażę ci, jak obchodzić się z rolkami. Spójrz, jakie to proste. Wystarczy tylko zanurzyć je w czekoladzie. Wyglądają niesamowicie. Jestem geniuszem i zasługuję na smaczną nagrodę. Nigdy bym nie pomyślała, że słony tak dobrze uzupełnia słodki. Nie mogę się powstrzymać. Chcę to zjeść do ostatniego okruszka. Super, no brak mi słów. Przyznam, że czasami mnie przerażasz. Na przykład teraz. Nie mogę na to patrzeć, jak jesz. I na mojego karalucha też. Boję się go nawet dotknąć. Wpadłam na kolejny genialny pomysł. Trzymaj, Andy. Przyda ci się. Dzięki, zawsze pomagasz mi swoimi głupimi pomysłami. No chodź tu, mój mały. Czas na fontannę czekoladową. Do twarzy ci w brązie. Zamierzasz to zjeść? Nie mogę znieść tego widoku. Sama mówiłaś, że nie mam wyboru. No to próbuję. To dziwne. Wiesz, muszę przyznać, że mi smakuje. Karaluch zrobił się czekoladowy. Super! Nie mogło być lepiej. Czasami mnie zaskakujesz, Andy. Czas zobaczyć, co czeka nas w tej rundzie. Wow, chyba mam coś fajnego. Telefon z popyt. Super, uwielbiam naciskać te przyciski. No to zobaczę, co ja mam. Co za porażka. Oślizgła ogromna ośmiornica. Wygląda ohydnie. Nawet brzydzę się jej dotykać. Smacznego, May. Musisz próbować. Może czekolada poprawi jej smak. Tylko na to mogę liczyć. I tak wygląda paskudnie. Muszę to koniecznie nagrać. Dobra, dam radę, jestem silna. Jakie to trudne. Ledwo ją gryzę. W ogóle nie da się tego przerzuć. To jest jak stara guma. Niedobrze mi. Nie chcę więcej. Dokończę tylko ten kawałek i to wszystko. Proponuję, żebyś się nie zatrzymywała. Twoje wideo cieszy się wielkim sukcesem. Co ty robisz, Andy? Nie powinieneś tego nagrywać. Teraz muszę zjeść do końca, żeby nie było wstydu. Wow, brawo! Nadeszła godzina zemsty. Teraz twoja kolej, aby wysłać telefon prosto do fontanny. Ale to niesprawiedliwe. Może się zepsuć. To takie twarde. Prawie połamałam sobie zęby. Nie mogę tego zjeść. Spróbuję tylko zlizać czekoladę z wierzchu. Widzę, że popsuł ci się humor. Jaka szkoda. Nic nie szkodzi, zaraz wszystko naprawię. Mam pomysł. Trzeba zdjąć etui z telefonu, zakryć otwór na aparat i wlać do niego czekoladę. Jestem pewien, że wyjdzie pysznie. Zresztą wkrótce sama się o tym przekonasz. Patrz, to prawdziwa czekolada w kształcie popytu. Wygląda pysznie. Musisz się ze mną podzielić. Nie mam mowy, nawet nie rób sobie nadziei. Śmiałaś się ze mnie, więc nic nie dostaniesz. To jest pyszne. To był naprawdę świetny pomysł. Mogłeś dać mi chociaż kawałek. Przecież się przyjaźnimy. Kiwus. Zawsze pociągało mnie to, co nieznane. Co to jest? Wygląda jak awokado. A ja mam doniczkę z ziemią. Co to ma być? I co ja mam z tym zrobić? Pachnie obrzydliwie. Andy, ty nigdy z niczego się nie cieszysz. Bierz przykład ze mnie. Chętnie zjem awokado. Ale najpierw muszę je przeciąć na dwie połówki. Pomoże mi w tym ostry nóż. Już prawie. Jeszcze tylko trochę. Zrobione. Jestem prawdziwą profesjonalistką. Pestka do wyrzucenia. Teraz można od razu wleć czekoladę do środka. Spróbujmy. Świetnie. Awokado jest jak łódka. To, co trzeba. Teraz z łatwością można zjeść czekoladę.
Ale lepiej wezmę do tego celu łyżkę. Co za smakowity kąsek. Bardzo mi smakuje. Całkiem nieźle. Delikatnie miękkie i słodkie. Chcę jeszcze więcej. Gdybym nie pomyślała, że czekolada tak dobrze komponuje się z awokado. Super, że mam jeszcze jedną połówkę. Chyba od razu zdejmę skórkę, żeby nie przeszkadzało mi w delektowaniu się tym przysmakiem. Ale ekstra. Nie mogę przestać zachwycać się tym pięknem. Wosko. Palce lizać. A przy okazji czekoladę można nalać przecież też do skórki. Patrz, Andy, to jest bardzo poręczne. Świetnie. Jestem taka mądra i zasługuję na wszystkie słodycze świata. Wystarczy, nie mogę już na to patrzeć. Jestem głodny. Masz przecież doniczkę z ziemią, pamiętasz? No to jedz. Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł, no ale muszę spróbować, bo i tak nie mam innej możliwości. Może czekolada sprawi, że ziemia będzie słodka? Ale nie jestem tego taki pewien. Nawet nie wiem, jak się do tego zabrać. Co ty byś beze mnie zrobił? Trzymaj łyżkę. Jak zwykle jesteś na czas z pomocą. Dzięki. Właściwie to ja nie mam ochoty tego jeść. Już sam wygląd odbiera mi apetyt. Co za nieprzyjemne chrupanie. Na twoim miejscu bym to wypluła. Ohyda. Mam ochotę wypłukać usta mydłem. Ale chyba coś wymyśliłem. Potrzebuję pestki do awokado. Włożę ją do ziemi i na pewno coś z niej wykiełkuję. Po prostu zakopię ją głęboko. To tyle. Wszystko idzie zgodnie z planem. Przysypię ziemią i podleję. Wiem! Użyję czekolady zamiast wody. Wtedy na pewno będzie fajnie. Najpierw nabiorę jej do konewki, aby łatwo było podlewać. Wspaniale. Radzę sobie świetnie, tak jakbym robił to przez całe życie. No i co z tego powstanie? Cierpliwości, May. Na pewno mi się uda. A ja myślę, że to będzie porażka. Patrz, awokado kiełkuje. A nie mówiłem? To niewiarygodne. Moją rośliną jest czekolada. Muszę tego natychmiast spróbować. Boże, ale to pięknie wygląda. Mam nadzieję, że będzie dobre. O tak, niesamowite. Jest jak prawdziwy czekoladowy cukierek. A nawet lepszy. Właściwie to posadziłeś moją pestkę, więc musisz się podzielić. Dobra, niech ci będzie. Tym razem przymknę oko na twoje wybryki, May. Myślę, że wystarczy dla wszystkich. Częstuj się. Bardzo dziękuję. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Wygląda naprawdę pysznie. To już koniec naszego czekoladowego challenge'u. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o kciukach w górę i komentarzach. Do zobaczenia!